Staram się przygotować Dzień Dziecka, ale na razie słabo mi idzie. Pomysły różne, ale naprawdę nie wiadomo, z której strony się za to zabrać. Jutro będzie wszystko cacy. O naszej prawej stronie strefa Judo Lemur. Tutaj pokazy najmłodszych, ale troszeczkę starszych. Po lewo od nas stanie strefa Radia Zet, czyli będziemy mogli dzieciakom pokazać radio od kuchni. No a centralną i najważniejszą strefą tutaj będzie strefa naszego partnera, czyli strefa Tofifi, w której będzie się działo naprawdę mnóstwo rzeczy. Gry i zabawy planszowe. Będziemy gościć też aktualnego mistrza Polski, bramkarza mistrza Polski Legii Warszawa Arkadiusza Malarza. Czerwca 4 w sobotę zapraszamy wszystkich do Parku Świętokrzyskiego pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie naprawdę będzie się działo. Wioska indiańska, jak i również strefa rysowania dla młodych plastyków, również fantastyczna atrakcja. Ostatnia strefa, ale jak to się mówi, last but not least, czyli strefa z balonem na uwięzi. Jak tylko pogoda pozwoli, to będziemy się razem z dzieciakami wznosić, no może nie ponad Pałac Kultury, ale bardzo, bardzo wysoko, żeby pokazać dzieciakom, jak to jest w balonie koszowym fantastycznym tutaj pod Pałacem Kultury. W końcu będzie można pozjeżdżać na największej, naprawdę największej w Polsce zjeżdżalni dmuchanej. Historyczne samochody Mercedesa z lat 30., 40., bardzo klasycznego Citroena. Samych dmuchanych atrakcji mamy 6, kilkanaście stref dodatkowych, stref naszych partnerów, fakt24.pl, onet.pl. Nikt nie płaci absolutnie za nic, wstęp bezpłatny, atrakcje bezpłatne. Dzień Dziecka od A do Z, panowie i panie. To co, dzieci? Zapraszamy. Zapraszamy oczywiście.